Dziś zabieramy Was do regionu Trentino, gdzie zwiedzimy Trento, miasto Neptuna. Zobaczymy klasztor ukryty na dnie kanionu oraz Il Paese Fantasma, miejsce wielkiej górskiej katastrofy. A po drodze będą malowniczo położone zamki. Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travelav. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata. Film powstał we współpracy z blogiem Italia Poza Szlakiem. Poznajcie Magdę, jego autorkę. Wybierasz się na wakacje do Włoch, a może na city break? Może masz plany, żeby kiedyś uciec na święta Bożego Narodzenia albo Wielkanoc do Włoch? A może po prostu zostało ci kilka dni wolnego i zastanawiasz się, gdzie by to uciec do słonecznej Italii? I tu z pomocą przychodzę ci ja. Salve, sono Maddalena. Cześć, jestem Magda, jestem autorką bloga o Włoszech Italia Poza Szlakiem. Ela i Darek, czyli Travelav, poprosili mnie, abym wytłumaczyła, skąd w ogóle taka nazwa bloga. No to tłumaczę. Kiedy 11 lat temu wymyśliłam, żeby pisać bloga o Włoszech, to było dla mnie osobiście taką terapią przez pisanie, tak naprawdę w taki sposób zwiedzałam Włochy. Byłam już we Włoszech wiele razy, zwiedziłam już wszystkie duże miasta i wszystkie główne atrakcje turystyczne, ale odkryłam dzięki licznym rejsom żeglarskim, dzięki podróżom enokulinarnym, że to, co najbardziej mnie intryguje we Włoszech, to właśnie jest to, co znajduje się poza głównymi szlakami turystycznymi. Dlatego nazwa powstała w 2 minuty i dlatego do dzisiaj to jest Italia Poza Szlakiem, bo taką Italię kocham najbardziej i taką Italię najbardziej lubię. Trento to Capoluogo, czyli stolica i największe miasto regionu Trentino Alto Adige. Już tu kiedyś byliśmy, ale nam się bardzo podoba, więc jesteśmy znowu. Pokażemy Wam nasze Trento, czyli Trident. Rozpoczynamy od Piazza del Duomo, na środku którego stoi bardzo widowiskowa Fontanna del Nettuno, czyli Fontanna Neptuna zwieńczona figurą króla mórz. Powstała ona w XVIII wieku, a jej budowę podobno zainspirowała legenda opowiadająca o tym, jak to Neptun, chcąc rozszerzyć swe panowanie na terytoria alpejskie, wspiął się rzekami aż do tego miejsca. Dziś fontanna stanowi główny landmark Trydentu i popularne miejsce spotkań dla mieszkańców i studentów. Oryginalny posąg króla mórz znajduje się na dziedzińcu miejskiego ratusza. Neptun jest symbolem miasta, podobnie jak w moim rodzinnym Gdańsku. A ja się zastanawiam, czy to właśnie on sprawia, że tak bardzo lubię Trento. Nazwa Piazza del Duomo sugeruje, że na placu znajduje się główna katedra miasta. I faktycznie zobaczycie tu Duomo di San Vigilio. W XVI wieku katedra ta była świadkiem przełomowego Soboru Trydenckiego, który zapoczątkował kontrreformację w kościele katolickim. Na placu i dobiegających do niego uliczkach zobaczycie przepiękne, pokryte freskami kamienice, a na parterze jednej z nich polecamy wypić włoską, aromatyczną kawę w historycznej kawiarni. Opowiedz nam, jak tutaj pachnie. Nie jestem w stanie opowiedzieć, ale na tym dziedzińcu są 3 takie piękne bramy, takie piękne pergole nad ławkami. Jak się siedzi na tej ławce, to jest się otulonym tym zapachem. No ten zapach naprawdę jest obłędny, tego się nie da przenieść i opisać, ale to jest uzależniające, naprawdę. A co to za roślinka jest? No, oczywiście Gelsomino. Wszędzie tutaj kwitnie i pachną tym wszystkie ulice i jesteśmy po raz kolejny we Włoszech i po raz kolejny jesteśmy zachwyceni tym zapachem. Trento nie jest ani za duże, ani za małe, a samo historyczne centrum przypomina nam piękną Lukkę, którą zobaczycie w jednym z naszych filmów o północnej Toskanii. Miasto nie jest komercyjne, ani jakoś bardzo turystyczne, a ulic nie zaśmiecają stragany ze stosem chińskich pamiątek. Dobrze tu przyjść o poranku, bo wtedy nie ma turystów i spotkacie jedynie miejscowych idących do kafeterii na poranną kawę z cornetto. Ja dobrze pamiętam Trento przez liczne zegary słoneczne, zdobiące wiele narożnych domów i dziedzińce klasztorów.
Oglądacie kanał Travel Love. Trento wielokrotnie uznawano za jedno z najlepszych miejsc do życia spośród wszystkich miast Italii. Do jego zalet należą dobre powietrze, piękne widoki i mnóstwo architektonicznych perełek. Pierwszy raz byliśmy tu 5 lat temu, ale wciąż mamy fantastyczne wspomnienia. Pamiętamy bowiem nie tylko świetne lody i pizzę w lokalu Uva Ementa, który na życzenie podaje też wersję bezglutenową, ale do dziś wspominamy spacery tymi uliczkami i ich niesamowitą atmosferę. W Trento mnóstwo jest długich przejściowych bram prowadzących do dziedzińców i równoległych ulic, a wszędzie oczy cieszą dawne pałace pokryte barwnymi freskami i słonecznymi czasomierzami. Te dawne miejskie pałace zamożnych patrycjuszy do dziś użyczają swojej nazwy kamienicom i blokom mieszkalnym, które po włosku również nazywane są czasem palazzo. Większość tutejszych ulic jest lekko pokręcona, a patrząc wzdłuż traktów wychodzących z Piazza Duomo, widać góry tworzące dolinę, której dnem płynie główna rzeka regionu, Adige. Już za chwilę ruszymy wzdłuż jej nurtu na poszukiwanie pereł prowincji Trentino. Dzisiaj mam dla Ciebie ciekawostkę dotyczącą Tridentu, czyli miasta, które po włosku nazywa się Trento. Otóż, czy wiesz, skąd pochodzi nazwa Trento? Nazwa ta pochodzi od łacińskiego Tridentum i nazwę tą nadali miastu Rzymianie w pierwszym wieku przed naszą erą. To właśnie owo Tridentum wzięło się stąd, że miasto jest otoczone przez trzy wzgórza i teraz trzymaj się, żebym się nie pomyliła z nazwami, Dos Trento, Dos dei Servi i Dos Santa Agata. I z daleka wzgórza owe wyglądają jakby były trójzębem. Dlatego właśnie Rzymianie wybrali tą nazwę, ponieważ zwyczajowo miasta czy miejsca, które tworzyli, określali na podstawie charakterystycznych cech geograficznych. Mam nadzieję, że ta ciekawostka Ci się spodobała i że oczywiście odwiedzisz Trident. Często zastanawiamy się, jak to jest, że jedne miejsca na świecie posiadają swój odpowiednik w języku polskim, a inne nie. Skąd wzięły się nazwy Rzym, Węgry czy właśnie Trident? Otóż polskie nazwy geograficzne powstają wtedy, gdy dane miejsce posiada historyczne związki z naszym krajem. Niektóre z nich upodobali sobie dawni polscy turyści i wędrowcy, a z innych pochodzi ktoś dla Polski ważny. Nie umiemy powiedzieć, co sprawiło, że Trento zasłużyło na polski Trident, ale nazwa ta wywodzi się z łaciny, w której Tridentum oznaczało trójząb kojarzony z Neptunem. Na koniec jeszcze jedna mała ciekawostka. Kiedy już zwiedzisz Trident, będziesz w pełni usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłeś, to koniecznie mam dla Ciebie jeszcze jedną wskazówkę. Otóż wróć na dworzec kolejowy i wsiądź do autobusu podmiejskiego, który zawiezie Cię do miejsca, które nazywa się Orlide di Ponte Alto. Są to fantastyczne dwa wodospady, które spadają z wysokości 40 metrów wprost do kanionu. Jest to przepiękne miejsce, które koniecznie powinieneś zobaczyć, ponieważ jest dostępne zaledwie od 2015 roku. Ale jest jeden mały protip. Wcześniej musisz kupić na niego bilet online, ponieważ wycieczki są oferowane z przewodnikiem, dlatego ten bilet musisz wcześniej sobie zarezerwować, ale koniecznie, koniecznie tam pojedź. To tyle, a do pocia! Zambana Vecchia to wioska w prowincji Trentino o wyjątkowej historii. W kwietniu 1956 roku po ulewnych deszczach ze zbocza masywu Paganella osunęła się ziemia, zasypując niemal całą wioskę. Katastrofę przetrwało kilka budynków, w tym szkoła oraz kościół, który jako jedyny stoi do dziś. Mieszkańcy zostali wcześniej ewakuowani, dzięki czemu uniknięto ofiar w ludziach. Zniszczona została za to kolej linowa łącząca Zambanę z położoną wyżej miejscowością Faj della Paganella.
Przez wiele lat Zambane nazywano Il Paese Fantasma, czyli wioską duchów. Obecnie kościół i otaczający go zielony teren stanowi monument upamiętniający tamte wydarzenia. W tym wyjątkowo przyjemnym miejscu warto się zatrzymać, gdyż poza historią i spokojem czeka tam na Was wiele pięknych widoków. Oglądacie kanał Travela. Zbudowany w XIII wieku zamek Thun, po włosku zwany Ton, góruje nad doliną Val di Non. Przez stulecia był on rezydencją rodziny Thun, jednej z najstarszych i najpotężniejszych dynastii szlacheckich Trentino. Najpiękniej prezentuje się wiosną, kiedy sady jabłoni na okolicznych wzgórzach pokrywa biały dywan kwiatów. My spóźniliśmy się na ten spektakl, ale i tak równe szpalery jabłoni rosnących wokół zamku prezentują się zachwycająco. Wokół Val di Non ciągną się szczyty Dolomiti di Brenta, które choć do pasma właściwych Dolomitów nie należą, to mają podobną do nich strukturę. Jesteśmy w doskonałym miejscu, żeby coś dla Was ugotować. A tak na poważnie jesteśmy na stokach Trentino, gdzie po horyzont ciągną się jabłonie. Wszędzie, gdzie nie spojrzymy, są po prostu uprawy jabłek i jest to zagłębie Szarej Renety i Golden Delicious. Także na tych drzewkach właśnie produkują się jabłka, z których będą tutaj robić soki i cydry, będące dumą tego regionu. Nasłonecznienie tej części Alp jest korzystne zarówno dla upraw winogron na stokach gór, jak i dla jabłoni, które dominują na obszarach płaskich. Dlatego interesującą atrakcją jest tu Strada della Mela, czyli szlak turystyczny wytyczony przez liczne uprawy jabłek. Na razie to takie jabłkowe przedszkole, ale już niebawem tu rozpocznie się produkcja soku jabłkowego albo cydru. A teraz proszę wycieczki, ruszamy dalej w drogę. Jedziemy teraz do arcyciekawego miejsca, którym jest Santuario di San Romedio, ukryte na końcu długiego kanionu, a wzniesione na stromej, skalistej ostrodze. W drodze do naszego celu czeka nas ostra wspinaczka, to też zbieramy siły, oglądając relaksujący wodospad na górskiej rzece. Tutaj woda spuszcza skałom niezły łomot. Idziemy do Santuario San Romedio polskim szlakiem. Kto widzi zegar słoneczny, ten klaszcze w dłonie. Gratulujemy, dotarła Pani do Santuario. Ja nie wiem, jak mnisi wyszukiwali te miejsca, ale one są po prostu tak ukryte przed oczami. To prawda, pierwsza myśl po dotarciu do bramy sanktuarium jest taka, że do budowy tego kompleksu potrzebna była jakaś magia. Do sanktuarium prowadzą dwie drogi. Jedna dla samochodów, a druga piesza utworzona wzdłuż wykutego w skałach dawnego akweduktu. Sanktuarium powstało w miejscu pustelni założonej tu w połowie pierwszego tysiąclecia przez mnicha o imieniu Romedius. Był on spadkobiercą zamożnego rodu z Bawarii, jednak zrzekł się bogactwa i zamieszkał w górach. Legenda głosi, że jadąc na spotkanie z biskupem polecił on swemu uczniowi, by osiodłał konia. Jednak ten odrzekł, że konia pożarł niedźwiedź. Wtedy Romedius nakazał osiodłać niedźwiedzia i na nim pojechał do Trento.
Od tego czasu niedźwiedź towarzyszy San Remedio na obrazach. Kompleks jest dostępny bezpłatnie, jednak na zwiedzających czeka mnóstwo schodów, gdyż wszystkie kaplice wykonano na skalę piętrowo jedna nad drugą. Na samym szczycie znajduje się punkt widokowy z panoramą całego kanionu. Oglądacie kanał Travela. Nie uwierzycie, bo my też w to nie wierzymy, ale zatrzymaliśmy się po drodze przy pięknym sadzie z cudownie skoszoną trawą. Wygląda po prostu jak pocztówka. Wiemy, że krowy lubią słuchać muzyki, natomiast że jabłka lubią słuchać muzyki, to dla nas nowość. Bo tutaj między tymi alejkami wiszą głośniki i te jabłka właśnie słuchają muzyki. Nie wiem, jak później smakują takie umuzycznione, ale jednak tutaj leci muza. Nasza wycieczka swój finał znalazła przy Castello di Cles nad jeziorem Santa Giustina, a w kolejnym filmie zabierzemy Was w Dolomity. Jeśli chcecie widzieć więcej naszych filmów, to kliknijcie kciuka w górę, by YouTube wiedział, co Wam się podoba. Wasze wsparcie jest dla nas paliwem, zatem czekamy na komentarze i opinie. My jesteśmy Travelove. A Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z Wami. Ciao!